Nie mamy żadnego zabezpieczenia na przyczepę, żeby nam nie ukradli. Tylko taki pręcik, który wsadzam tutaj. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj rozpoczynamy śniadaniem, ponieważ zaraz jedziemy do miasta wikingów, ale Nadia coś wymyśliła. Pam-param. Ty-dy-dy. Jak ja ugryzłem tutaj ten nasz krążek fajny, norweski, to Nadia tutaj piętkę włożyła i tak wygląda fajnie, jakby to jęzor wystawał. Tam będzie troll. To jest nasz troll. Tak, troll. I ruszamy, proszę Państwa. Tylko zobaczcie, pada nam deszcz. Także 9 dni mieliśmy tutaj słonecznie. A teraz już się robi pochmurnie i mam nadzieję, że to wszystko przejdzie, że jeszcze słońce nas spotka. A tymczasem jedziemy. Jesteśmy na nowym parkingu. Tutaj spali moi rodzice pod taką wielką ścianą. Jest niesamowita. Idziemy zobaczyć rzekę. Tutaj jest fajna miejscówka, bo płynie rzeka. Czyściutka. Ale ładnie. Tutaj macie toaletę z ciepłą wodą. Tata mówi, że nawet wrzątek leci. Także link do tej miejscówki będzie w opisie. I tutaj się idzie pod górkę i tam są jakieś ławki. Tutaj takie ławeczki. Prawdopodobnie można tutaj namiot rozbić i też się przenocować. Dojechaliśmy do miasteczka wikingów. Znajduje się ono za tym płotem i zaraz tam pójdziemy zwiedzać, ale chciałem wam powiedzieć, że w tym miejscu jest też zrzut dla kamperów. Możecie tutaj ścieki zrzucić i dodatkowo możecie tutaj zatankować czystą wodę. Jest tutaj długi wąż, dlatego podłączyłem sobie do przyczepy, nalałem cały zbiornik. No i teraz zaparkujemy przyczepę, cały zestaw tam, gdzie ciężarówki stoją. No i pójdziemy zwiedzać właśnie to miasteczko wikingów. Jest tu również stacja Shella, można zatankować. Tutaj jak widzicie jest fiord i można sobie popływać na kajakach na tym fiordzie. Zaraz wam powiem, jak się nazywa. Nie wiem, gdzie ta Nyroj Fjord. To jest nazwa tego fiordu. A my jesteśmy tutaj. Czekaj, ta droga biegnie nie, tu trójka, jest stacja. Trójka, tu jest wioska. Viking Valley jest właśnie tutaj. Tankujemy jeszcze Insignię. Tutaj diesel jest po 13 koron. I zobaczcie, tam ludzie wypłynęli kajakami. Szybko biegnę wam pokazać, zobaczcie, na kajakach sobie wypłynęli. Tutaj jest taki pomost. I zobaczcie, płyną sobie fiordem, ale super. Aż mam ochotę. Sprawdzamy, czy są rybki, ale nie ma rybek, tylko są małże. Jakbyś na linie. Połowił? Taki mostek do schodzenia. Kasia, idziemy na kajaki? Tak. Idziemy, zobaczcie, ile ich tutaj jest. Jak to zrobić z dziećmi? Tylko co z dziećmi? Może ktoś przyjedzie i nam się zaopiekuje wami. A może dziadę i babcia? Nie, oni już pojechali dalej. Chodźcie, kupimy bilet. Ja to powiem. Chodźcie, kupimy bilety. Tak, tam mamy przyczepę. Trzeba iść tutaj dalej. Do tego budynku. Viking Town, czyli wikingowe miasteczko albo miasto wikingów, tutaj gdzieś. To co, wchodzimy. Tak to wygląda w środku, tu się chyba wchodzi po bilety, zobaczcie. Zobaczcie, są prawdziwe rogi. Można kupić takie rogi. Zaraz, tam jest wiking podobno, Ania mówi. A ja chciałem tylko te rogi zobaczyć. Ja nie mogę, prawdziwe rogi. Kogo? Wikinga, krowy. Się boję go. Ała. I co, Kasia, ile kosztuje? Mamy bilety 550, taki family koron. Ticket, tak. No. Czyli około 250 zł. O 14.45 jest przewodnik, więc w cenie biletu możemy zwiedzać z przewodnikiem. Też są różne aktywności, w których można wziąć udział, ale trzeba mieć maseczkę. Aha, czyli ja muszę iść po maseczkę do samochodu teraz. I proszę Państwa, tu będzie wchodzić do zoo. Tutaj mam maseczki na czarną godzinę. Zakładamy opaski. Ja też mam. Chodźcie, zobaczymy rogi jelenia. Patrz. Wow, jakie rogi jelenia. Ja tu jeszcze z sierścią, patrz. No. I weszliśmy, proszę Państwa, zobaczcie, miasto wikingów. Albo bardziej wieś. Jest jakiś kierunek zwiedzania? Mamy pierwszego wikinga. Nice. Zobaczcie, to jest tarcza wikinga. Nie wiem, sprawdzamy. Jak jest sznurek, to nie można. Zajrzeć. Fajnie mieli, zobaczcie. No, wszystko z drewna. Tak mieszkali Norwedzy dawni. Tutaj mają pieniek do rąbania. A, tu się wchodzi, zobaczcie. Gdzie? No, tu mieli ognisko. Taki palnik. To jest prawdziwa sałata. Prawdziwa
kapusta. Jest 14.15, za pół godziny o 14.45 mamy przewodnika. Wow, to jest czaszka kozła, a ta to chyba krowy. Czaszka krowy, albo konia. O, mamy przewodnika, 2 minuty. Czekaliśmy. Halo? Halo, ja. Idziemy za przewodnikiem. Nie wiem, kogo czaszki. O, tu jeszcze czaszki. Patrzcie, ile czaszek, zobaczcie. Ale borsuka? Nie, to nie są czaszki borsuka. So this is the secret behind the Viking success, how they build the boats or the ships. And when the plank is overlapped, then you can add thinner and light the plank. Słuchajcie, uciekliśmy temu przewodnikowi, bo przy jednej łódce gadał 15 minut i dzieci się tak znudziły. Powiedziały, że wolą iść po prostu same. Kurki są. Uważajcie na koguta. Jak was popędzi kogut, to zobaczycie. Na mnie już kiedyś skoczył kogut. Tutaj są wikingowie, którzy robią sieci. A w tym miejscu można sobie postrzelać z łuku. Ja jestem w masce, bo teraz będę strzelał z tych łuków, które są za mną, a pani poszła mi wyciągnąć strzały i włoży je teraz do wiadereczka. Yeah, so if you hold that and see, yeah, just pull it back like that. Is that okay? Too heavy or is it okay? Yeah? Cool, great. And then yeah, that's good. And then pull right back to your jaw. Aim as best as you can. Wow! Brawo! Trafiłem sarnę, nie? Coś bym na obiad upolował. Jesteś najlepszy z wielu osób, pani mówi. Wow! 2 palce na dole. Ten łuk dla Kasi był za mocny. O, tu jest taki specjalny dla kobiet. Pierwszy raz Kasi. O, fajnie. Siano trafiła Kasia. Tutaj również można strzelać z łuku albo z topora. Może tu się toporem rzucało. I zobaczcie. A właśnie, dopowiem wam, bo ten przewodnik mówił, że tymi łodziami podbijali właśnie wszystkie kraje. Islandię, Hiszpanię, Paryż, czyli Francję. Nawet do Ameryki dopłynęli. I tutaj złoto właśnie, ileś tam ton złota kradli i z powrotem zwozili tutaj do Norwegii. 30 osób się na takiej łódce mieści. Doszliśmy do zbrojowni. Zobaczcie, tutaj mieli takie wielkie dzidy z takim czymś na końcu, z takimi grotami. Tutaj kolejna taka rzeźbiona. Piękna. A ta jeszcze lepsza, zobaczcie. To jest zbroja zrobiona z takich kółeczek. Miecz, siekiera i nóż? Gdzie? Wow. Takim czymś napadali. I takim mieczem. I nóż. Wow. A tutaj mają te hełmy. Takie mieli. Pierwszy i drugi. Tutaj chyba robią jedzonko, jakieś imprezy. Tutaj jest grill. I w takich kociołkach gotują zupę. Ej, patrzcie, patrzcie. Tutaj jest hiszpański reduktor od butli. Także mam nadzieję, że jak nam się gaz skończy, to może kupię w Norwegii butle. Bo taki reduktor mam w przyczepie. Teraz wejdziemy do tego domku, bo tam się świeci światło. Świeciło się coś tu. Widzicie? A, tutaj robią z ognia. O, jest jakiś pan. Co pan robi? Nagrzewa metal. Dlaczego? To będzie teraz uderzał młotkiem. Dzieci idą pisklaczki zobaczyć. Pan powiedział, dobra, idźcie na te chickens. Wow, tu są pisklaczki. Uważajcie na kwokę, żeby was nie pogoniła. A jak nas pogoni, to co? No to nic, to was dziobnie najwyżej. Ale nie, podejdziemy nie, zobaczyć tak blisko. I jakie superowe. Nie, ale troszkę są większe. A już się denerwuje. No trochę większe są, mają kilka dni. Tutaj bym chciała pogłaskać takiego pliskaczka. No chyba go nie chwycimy, bo jak go chwycisz, to cię kwoka zacznie gonić. Pan nam zaproponował rzucanie do tego celu. I zobaczcie, jednak chyba toporkami. Toporkami będziemy rzucać. See? So one handed over shoulder and let go in the front. Aha. No dotknęło, ale się nie wbiło. To jest trudne.
było blisko. Dobra, teraz Kasia. Nie, ja dawaj, rzucaj. Ręce. Rzucaj, chociaż raz. Okay. And if you left too late, they go down. O kurczę. Yeah, okay. O, brawo. Druga zabawa wikingów to rzucanie takimi krążkami na rogi jelenia. Kasia będzie teraz rzucać. A Ania chce pierwsza. Wszystkie aktywności fizyczne musimy mieć maski, pan powiedział. Oj, Ania nie trafiła. Ale ja tylko raz. A, nie trafiłem. Brawo. Zobaczcie, wikingowie mieli nawet boisko do piłki nożnej. Tak wyglądały bramki. Jedna jest tutaj, a druga jest tam. I grali sobie w piłkę. A te kurki tutaj mają kurnik. Zobaczcie, jaki ładny. Z patyków. Tutaj też jest dach z trawy. Tak sobie tu chodzę, ale zobaczcie, jaki tam jest wodospad. Tutaj na środku wioski jest taka chata druida. Tylko w tych domkach jest tak strasznie ciemno, że tu prawie nic nie widać. Tu są szachy, zobaczcie, grali w takie kamyki. Tutaj ma różne zioła. To jakiś druid był. No szkoda, że tak ciemno. Nic nie widać w tym muzeum. Czekajcie, zapaliłem lornetkę w telefonie, bo normalnie tak to wygląda. Tutaj są różne zioła, noże. No i tą grę wam pokażę. A tu jest król na środku, zobaczcie, ma koronę. Ciekawe, na czym ta gra polega. Takie jakby szachy. A, mają taką drabinkę, po której wchodzili do łóżka. No, dzieciom się tu strasznie nudzi, ale ogólnie fajnie, no tak sobie mieszkali, tutaj jedli, tam spali, są łóżka, no i u góry jakiś schowek czy coś. A tak wyglądały sakiewki na złoto, skórzana i materiałowa. Tutaj kozy hodują. No powiem wam, że te drabinki podobają mi się. Normalna deska z wyciętymi otworami na nogi, no i wchodzili do sypialni. I ostatni domek, żeby nie zanudzać, tutaj mieli palenisko. No, podobnie. Wszystko podobne. Także co, lecimy dalej. Wszystko już zwiedziliśmy. O, jakie grzyby tu rosną, zobaczcie. Jak myślicie, jadalne? Chyba jadalne. Prawdziwe, to nie są sztuczne. Jesteśmy w toaletach tutaj, w tym miasteczku, ale chcę wam coś pokazać, bo jeszcze tego nie widziałem. Tutaj, w Norwegii, pierwszy raz się z tym spotkałem, żeby umywalka była po prostu odsunięta od ściany. Także tutaj nie ma żadnego silikonu, tylko umywalka trzyma się na jakichś tam uchwytach. Także nic tutaj się nie brudzi, tak jak u nas w Polsce, jakieś tutaj fugi trzeba potem szorować. A tak to ścieracie całą umywalkę, nawet z tyłu macie dojście. Fajne rozwiązanie. Dobrze, żegnamy się z wioską wikingów. Idziemy do przyczepy. Wróciliśmy do przyczepy, zobaczcie, jaką piękną zapiekankę mi zrobiła Kasia. Znaczy cztery zapiekanki. Ślimaczki, smacznego. Ślimaczki, bo my byliśmy nad fiordem jeszcze, a Kasia robiła jedzenie dla nas. Dzięki, Kasia. Smacznego. Pojedliśmy, teraz trzeba pozmywać. Mamy całą miskę garków do zmycia. Dzieciom włączyliśmy bajki po angielsku, niech się uczą. A my zmywamy tutaj, ponieważ jak wiecie, tam mamy tą zlewnię. W tamtym miejscu, co wam pokazywałem. I tu mam baniak. Jak napełni mi się baniak, to sobie wyleję tą wodę, przyniosę sobie nową. Także tu jest idealne miejsce, żeby pozmywać. Właśnie blisko takiego punktu napełniania wody. Wystarczył jeden dzień, żeby cała miska była pełna brudnych naczyń. Zjedliśmy śniadanie, obiad, kolację. Kasia poszła jeszcze do Jokera po pieczywo, a ja wam pokażę, gdzie jedziemy. Teraz mamy za cel taki piękny punkt widokowy. Teraz wam wkleję nazwę, bo nie pamiętam, jak się nazywał. Ale to jest taki bardzo znany punkt w Norwegii i chcemy go zobaczyć. Jedziemy właśnie tunelem, który ma 11 km. Tam, gdzie jedziemy, do tego punktu widokowego, prowadzi bardzo wąska droga i minięcie się z przyczepą kempingową, z innym kamperem, byłoby naprawdę ciężkie, dlatego po raz pierwszy na tej podróży odłączymy przyczepę i zostawimy ją w tym miejscu i pojedziemy samym samochodem, dlatego odłączam ją, no i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jakiegoś mandatu nie dostanę za parkowanie niezgodne z przepisami, no bo tak naprawdę tutaj nie ma miejsca parkingowego, tylko są tutaj takie, ale strasznie mi dyszel wystaje, nie chcę tutaj jakiegoś, żeby ktoś najechał po prostu na to.
Nie mamy żadnego zabezpieczenia na przyczepę, żeby nam nie ukradli. Tylko taki pręcik, który wsadzam tutaj. Tutaj, w ten otwór. Widzisz, Szymek? Nie, w ogóle nie widzę. Nie widzisz? Tutaj. No i teraz już nam nie podłączą przyczepy. No ale ten pręcik niby można tutaj przeciąć, ale naprawdę jak przetniesz, to tylko to podniesiesz, ale tego nie podniesiesz. No i co? Zostawimy jeszcze na rolkach movera. Zostawiam na rolkach movera dociśnięte koło, także też nikt nie odjedzie. No i myślę, że jeszcze spuścimy podpory i to będą takie trzy zabezpieczenia przed złodziejem. A no i jeszcze ręczny. Zaciągniemy. Teraz podpora. I tak wszystkie trzy. Dobrze, przyczepa odłączona. Kasia zaraz wyjdzie, zamknie ją, a my jedziemy samym samochodem. Dobrze, jedziemy, moi drodzy. Nasza przyczepa zostaje na tym parkingu. Pa, pa, przyczepa. Mam nadzieję, że będzie, jak wrócimy. Zobaczcie, tu są takie serpentyny i to musimy zrobić. Spadochroniarze. Spadochroniarze skaczą. I widzicie, tu jest tak wąsko, tylko na jeden samochód. A będzie jeszcze gorzej. I tylko będą takie zatoczki do mijania. Za nami ktoś jedzie. Dobra, to zaczynamy tą trasę. Mamy spadek 8%. Tak nazywa się to miejsce. Bałem się, że po prostu nie będzie gdzie zaparkować z przyczepą, ale nawet dobrze, że ją zostawiliśmy, bo samochód sobie normalnie postawiłem i tam jest ten punkt widokowy. Pierwszy będę. To pierwszy. Ojej, ja będę pierwszy. Ja będę pierwszy. Oj, stój! O kurka woda. Zobaczcie, co to jest. Takie pochyłe. To jest taka szyba pochylona. I w ogóle ten pomost jest troszeczkę tak kilka centymetrów ze spadkiem, więc wygląda tak, jakby się leciało w dół. Taki wodospad. Piękne miejsce. A tu jest piękny widok na cały fiord, zobaczcie. Zachód słońca, w dole miasteczko. Tam zostawiliśmy przyczepę, tutaj dokładnie. Nawet ją widzę, o tam ją widać. O, zrobiłem wam fotkę. Tutaj jest ta przyczepa. Tutaj. Widzicie ją? To jest właśnie nasza przyczepa na parkingu przy kościele. Ej, Ania tak biegła i normalnie to się całe rusza, tak sprężynuje. Nie wiem, czy to jest na linach, czy jak, zaraz zobaczymy. Tu jest szyba i widać właśnie, jak to jest zrobione. Jest taka L-ka, taki hak jakby. I tam na dwóch słupach na dole. Jest, teraz jesteśmy sami z Kasią, proszę Państwa. Uhu! Ale tu ładnie, nie? No, fajnie. Pięknie. Ale te chmury są za duże. No. Ja się czuję jak na jakiejś skoczni narciarskiej. Zobaczcie tam. Fru. I wyskok. I wyskok. Pięknie jest. No, ten fiord, nie? I zachód słońca. Akurat nam chmury zasłoniły. Ale fajne są takie, jak taka wata. No. Takie są, tak stoją w miejscu. Ale fajnie, że nie pada, bo jeszcze pół godziny temu trochę kropiło. Tak, dla informacji, tu są fajne toalety, także można sobie nawet wody nalać do kampera, ale chcę wam powiedzieć, że jedziemy teraz do miasta La Erdal, jest za 40 km i pojedziemy tam 6 km, ponieważ tam jest chyba śnieg. Rodzice mi mówili, że tam się dojeżdża do jakiegoś fajnego płaskowyżu i tam jest śnieg, także Ania się pobawi w śniegu, ale my wrócimy po przyczepę i tam jedzie się dołem przez najdłuższy tunel w Europie, ma 24 km i dzisiaj jeszcze go zrobimy, także chodźcie. I zobaczcie, pojechaliśmy około 7-8 km dalej i tu jest taki parking na takiej wielkiej skale. Tam są kampery, w ogóle tutaj będą nocować, tam sobie rozbili nawet namiot. Z pięknym widokiem na góry, zachód słońca. I w końcu mamy śnieg, proszę Państwa. Wyjęliśmy Sport Rexa z bagażnika, żeby dostać się do kurtek. Gdzie babcia i dziadek? O, pojechali. Babcia i dziadek pojechali tam, a my musimy się wrócić do tego tunelu najdłuższego. Nie wiem, czy w Europie, czy w Norwegii, ale jest naprawdę fajny. Będzie kolorowo w tym tunelu. Dlaczego? Po przyczepę.
Kasia szuka jeszcze kaloszy, bo idziemy na śnieg. Co Kasia, jak półeczki się z Ikei sprawują? Są boskie, ja po prostu jestem przeszczęśliwa. No mamy taką organizację. No, powiem wam, że te półki robią robotę na tej podróży. 300 buty tu trzymamy w plastikowych pojemnikach, proszę. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Hop. Naprawdę jest bajeransko. Bajeransko, proszę mama. Bajeransko, wszystko się chowa. Raz, dwa, wiemy gdzie co jest. Nie trzeba przerzucać toreb. Czy Kasia złapie zachód? Nie, to nie ta opcja. Kasia się uczy. Jak macie jakiś dobry darmowy kurs. Biegniemy do śniegu, proszę państwa, w sierpniu! Śnieg! Chodźcie, tutaj, tu. Uwaga na kamienie. Stromo, ślisko. No chodź, Ania. Nie bój się, tu jest fajnie. Daj rączki. Chodźcie, tu jest fajnie. Wow, i co, miękki czy twardy? Ja cię kręcę, twardy. To dawaj. Nie, nie zarwie się. Trzy, cztery. Och. Ale fajnie, zobaczcie. Ło, jak tu ślisko mi się wyrnął. Będziemy się rzucać kulkami śniegu. Ej, ale normalnie w tych adidaskach moich to tu jest tak ślisko, bo są takie... Takie miski zrobione. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale jest fajnie. O nie, ktoś zrobił kupę na śniegu, uważajcie. Nieładnie. Jak można? Ania mnie rzuca. Szymek nie da rady wejść. Jest za wysoko. Chodź. Trzy, cztery. Wciąga. Wciągarka. No właśnie, tam można wejść. I tu już się kończy. Proszę państwa, jak tu ładnie. I ten zachód. Rzuciła mnie, rzuciła mnie. Ja ci oddam. A co? Nie. Trzy, cztery. Ała. O ty mała. A. My mamy swoje tarcze. Powiem wam, że jest tak zimno jak w listopadzie w Polsce. Mnie już ciarki przechodzą. Dzieci mówią, że też im zimno, a Kasia mówi, że ona już nie chce jechać na Nordkap. Ej, ale ten śnieg taki czerwony od tego zachodu chyba, co? Nie, taki pomarańczowy, ten, taki różowy się wydaje. Widzicie ten róż? Różowy śnieg. Ciekawe od czego? Od kurzu jakiegoś. Teraz wam pokażę grubość tego śniegu. Zobaczcie. Tak z metr to tutaj jest. Tam jest taki fajny balkon. Tutaj jakbyśmy stanęli, to całkiem możliwe, żeby się zarwało. Ale jest ładnie. Link do tego miejsca wam dam w opisie. A tymczasem uciekamy, bo zimno jak nie wiem. Znaczy przynajmniej mi, bo jestem w krótkich spodenkach. Wracamy po przyczepę. Już jest prawie ciemno. Dokąd się wybierasz? Zapytała zaskoczona mama. Słuchajcie, jadę z tej stromej góry i testuję teraz opcję tempomatu z górki. To jest tutaj ten przycisk. Jak to włączę, tylko to trzeba włączyć na zatrzymanym samochodzie. O, tu już mi miga. Jest za szybko. Tu jest ta dioda. Zielona. I po prostu jak zjeżdżacie ze stromej górki, to jak mam 15 na godzinę, to on cały czas utrzymuje to 15 na godzinę i nie jedzie szybciej. A gdybym tego przycisku nie włączył, to by mi się po prostu ten samochód rozpędzał. Także fajna opcja. No wolniej jedzie, nie? Ale jak się rozpędzę, to zaczyna migać. Czyli za szybko nie możecie tak chyba jechać. Zobaczcie, 16 na godzinę. Zobaczymy, jak najszybciej można jechać. 19. I się nie rozpędza. Jest hamowanie silnikiem. No świetna, świetna opcja, bardzo mi się podoba. Nie trzeba hamować hamulcem i wtedy się tarcze nie nagrzewają. Tylko cały czas samochód hamuje silnikiem. Dobra, wyłączę to. I właśnie, żeby to wyłączyć, trzeba się zatrzymać do zera. Kliknąć ten przycisk
wyłączył się i teraz już mogę jechać normalnie. Z tym, że właśnie on się będzie teraz rozpędzał bardzo szybko, nie? No, chciałem wam się podzielić taką informacją, że fajnie to działa. I dojeżdżamy, zobaczymy, czy nasza przyczepa stoi. Stoi, proszę państwa, tutaj zobaczcie. Stoi. Cała i zdrowa. No, Kasia zauważa, że tu jest 18 stopni w tym mieście, a tam było 12 na górze. Także kurtki się przydały. Nie dojeżdżałem do przyczepy, bo Kasia jeszcze musi kurtki pochować. Zatem chowamy. Nie wiem, czy to widzicie, ale dzisiaj śpimy w takim ciemnym miejscu. Tu jest stacja, która jest nieczynna. Stacja benzynowa. Za mną są te superchargery do Tesli. Także dzisiaj był bardzo owocny dzień. Wiem, że może się niektórym to nie podobać, że nic z przyczepy nie nagrywaliśmy. Ale powiem wam, że dzisiaj bardzo mało czasu spędziliśmy w przyczepie. No i co? Chciałem wam podziękować za ten odcinek. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.